Mamy około 50 grup twórczych w Chorzowskim Centrum Kultury i Starochorzowskim Domem Kultury. Staramy się, na ile to możliwe, zapewnić warunki do pracy tym grupom. Zaprosiliśmy na przerwę od zajęć seniorów, bo uznaliśmy, że dla ich dobra warto byłoby, aby wstrzymali się od przychodzenia do nas. Natomiast wszystkie grupy w reżimie sanitarnym, zachowanie wszystkich warunków ostrożności, bo to dla nas jest bardzo ważne, spotykają się i to jest dla nas priorytet. Mamy koncerty, mamy spektakle. Niestety tylko 1/4 widowni może być w tej chwili zajęta, ale wydaje się, że to jest też dobry czas, żeby pokazać sztukę, która poszukuje, która jest ambitna, i te kameralne grono 150 osób to w sam raz, aby pokazywać właśnie koncerty jazzowe, dobre spektakle, i to staramy się robić. Instytucje kultury nie mają łatwo w tym czasie, bo powiedzmy to otwarcie, rząd polski Chorzowskiemu Centrum Kultury i wielu innym instytucjom nie zapewnił żadnej tarczy, nie dał ani złotówki. Te instytucje straciły możliwość pozyskiwania środków, jaki był jeszcze w innych latach, a często samorządy też odcinają źródła dofinansowania. Ja myślę, że naszym zadaniem w instytucjach kultury jest pokazanie, że właśnie twórczość, arteterapia, działania, które łączą ludzi wokół kultury, mogą być dobrym antidotum na wszystkie problemy, które w tej chwili nas spotykają, związane z lękiem, pandemią, rozbiciem społecznym, tym binarnym myśleniem o świecie, że świat jest czarno-biały, że albo jestem po jednej stronie, a po drugiej. Kultura pokazuje, że świat to jest wachlarz różnych możliwości.